Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę pary Bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest środa, 3 lutego 2021 roku. Analiza będzie tradycyjnie przeprowadzona na interwale dziennym. Jak widzicie, ja używam świec japońskich. Sytuacja na Bitcoinie nieco nam się ustabilizowała po ostatnim wykończeniu fali C właśnie na poziomie 110 tysięcy złotych i od tamtej pory mieliśmy do czynienia z kilkoma przynajmniej próbami jakichś lokalnych wzrostów. Najwyżej do tej pory byki dotarły do poziomu 138 721. Niestety odbiły się od górnego ograniczenia formacji, myślę, że takiego trójkąta albo też formacji chorągiewki, zależy od tego, z której szkoły analizy technicznej na to się patrzy. Niemniej jednak generalnie wydźwięk tej formacji jest taki sam, to znaczy wybicie nastąpi z tej formacji niebawem, albo będzie to wybicie dołem, albo górą. Natomiast zgodnie z prawidłami analizy technicznej, po wzrostach tego rodzaju, jaki mieliśmy oczywiście na Bitcoinie do 155 tysięcy złotych, i teraz w czasie formowania się właśnie tego formacji flagi, tak, czy też formacji trójkąta, wybicie powinno nastąpić do góry, tak, czyli powinno nastąpić zgodnie z trendem dominującym, a dominujący trend na rynku jest wzrostowy. No jak do tej pory się to nie udało, jak już mówiłem, tutaj była próba, ale została zanegowana. Parę dni spokoju i znowu dzisiaj mamy kolejną próbę wyjścia powyżej tej linii trendu, więc myślę, że to będzie w najbliższych dniach dosyć istotne, aby właśnie tą linię trendu z góry, te górne ograniczenie właśnie flagi czy też trójkąta obserwować, z tego powodu, że jego naruszenie wyraźne otwiera drogę do 140 tysięcy, no a później oczywiście mamy już tylko 150 tysięcy i 155, więc jeżeli tutaj będziemy mieli jakąś zieloną świeczkę zamykającą się powyżej tego poziomu, no to już w tym momencie wiemy, że byki się mocno zmobilizowały i no, pragnął tutaj kontynuować ten trend wzrostowy, do tej pory przez nich nieco zaniedbany. No, ostatni szczyt był zrobiony 8 stycznia 2021 roku. W zasadzie za 5 dni, czyli w przyszłym tygodniu, będzie już no, miesiąc czasu, kiedy ta konsolidacja tutaj, taka konsolidacja, korekta też, bardziej może precyzyjnie powinno to nazwać korektą, no ona już trochę trwa. Prawda? Więc czekamy z niecierpliwością na kontynuację trendu wzrostowego. Wybicie powinno nastąpić do góry, w kierunku północnym. 140 tysięcy najbliższy poziom do obserwacji. Ewentualnie oczywiście tutaj te dolne ograniczenie cały czas na nas też tutaj zerka, więc dolne ograniczenie, jak widzicie, 110 tysięcy, no to jest ten dołek z 22 stycznia, ewentualnie tutaj szukali jeszcze niedźwiedzie poprawki 27, ale się nie udało, szybkie zanegowanie tych spadków przez byki, no ale ta strefa między 110 a 113, 208, no to jest taka też dosyć newralgiczna strefa dla Bitcoina. Jeżeli by tak się stało, że wybije nam rynek dołem jeszcze raz w kierunku właśnie tej strefy, no to w tym momencie praktycznie no, formacja chorągiewki nie będzie tą formacją, o którą rynkowi tutaj chodziło, którą pragnie wyrysować, no i również nie będzie to formacja specjalnie trójkąta. Natomiast jeżeli 110 tysięcy zostanie wybite dołem, no to w tym momencie droga do 100 tysięcy jest otwarta i będzie to na pewno jakaś forma dynamicznych spadków. Także z jednej strony obserwujemy dolne ograniczenie naszej formacji, z drugiej strony obserwujemy górne ograniczenie. Póki co od dwóch dni mamy tutaj lokalne wzrosty, no i teraz oczywiście toczy się batalia o to, kto wygra w okolicach tutaj poziomu 134-135 tysięcy złotych, jeżeli wygrają byki, następny poziom 140 i mamy oczywiście po zamknięciu świecy powyżej tego poziomu i powyżej linii tutaj górnego ograniczenia naszej formacji, mamy tutaj już pierwsze oznaki tego, że wybicie z tej formacji nastąpiło i najprawdopodobniej rynek będzie próbował kontynuować trend wzrostowy. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Obserwujcie poziomy, obserwujcie zachowanie ceny właśnie w środku tej formacji, jak i też również w newralgicznych poziomach. A widzimy się, mam nadzieję, już w poniedziałek o 20 na kolejnym
121 tygodniowym przeglądzie rynków kryptowalut. W piątek oczywiście analiza weekendowa Bitcoina. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.